Większość z was, którzy chodzą na siłownię, zapewne wiedzą, że aby dobrze wyglądać, należy się odpowiednio odżywiać, mądrze ćwiczyć i dbać o regenerację. Jednak czy zastanawiałeś się, po co to robisz? Dlaczego te wszystkie rzeczy są tak ważne? Co sprawia, że twoje mięśnie rosną? Zapraszam do odcinka. W naszym ciele znajduje się ponad 600 mięśni. Tworzą one od 1 trzeciej do nawet 1 drugiej masy naszego ciała. I razem z tkanką łączną podtrzymują nas i pomagają nam się ruszać. Nieważne, czy lubisz kulturystykę, czy też nie, mięśnie potrzebują stałej uwagi oraz ciągłego ruchu, ponieważ sposób, w jaki je traktujesz codziennie, ma wpływ na to, czy będą rosnąć, czy wręcz przeciwnie. Weźmy za przykład torby z zakupami. Jeśli chcesz je podnieść, to twój mózg i mięśnie współpracują razem, żeby ten cel osiągnąć. W pierwszej kolejności twój mózg wysyła sygnał do neuronów w twoich rękach. Kiedy neurony odbiorą wiadomość, powodują skurcze mięśni, które ciągną za kości w ramieniu i generują potrzebny do tej czynności ruch. Im większe wyzwanie, czyli w tym przypadku im większy ciężar, tym większy sygnał dostaje mózg i więcej jednostek motorycznych zbiera, aby pomóc ci w osiągnięciu zadania. A co jeżeli w torbie z zakupami znajduje się kilka talerzy z ciężarem, zakupionych do domowej siłowni? W tym przypadku twoje mięśnie rąk pozostają osamotnione, ponieważ nie będą w stanie wygenerować wystarczającego napięcia, aby podnieść te zakupy. Dlatego twój mózg wzywa inne mięśnie do pomocy. W tym przypadku, żeby sobie pomóc, napinasz brzuch i plecy, a nawet pomagasz stopami, generując wystarczająco dużo siły, żeby podnieść zakupy. Twój system nerwowy właśnie wykorzystał wszystkie zasoby, jakie masz, oraz inne mięśnie, aby poradzić sobie z tym zadaniem. Podczas gdy to wszystko się dzieje, twoje włókna mięśniowe ulegają zmianie komórkowej. Narażone na stres doświadczają mikroskopijnych uszkodzeń, które w tym wypadku są dobre. W odpowiedzi uszkodzone komórki uwalniają cząsteczki zwane cytokinami, które aktywują układ odpornościowy w celu naprawy urazu. To właśnie wtedy zachodzi magiczny proces budowy mięśni. Im większe uszkodzenie tkanki mięśniowej, tym bardziej organizm potrzebuje naprawy. Wynikający z tego cykl uszkodzeń i napraw powoduje, że mięśnie stają się większe i silniejsze, gdy dostosowują się do coraz większych wymagań. Ponieważ nasze ciała przystosowały się do większości codziennych zajęć, generalnie nie produkują wystarczającego stresu, aby stymulować nowy wzrost mięśni. Tak więc, aby zbudować nowe mięśnie, proces zwany hipertrofią, nasze komórki muszą być narażane na większe obciążenie pracą niż są w użyciu. W rzeczywistości, jeśli nie będziesz ciągle wystawiał swoich mięśni na pewien opór, będą się one kurczyć. Natomiast wystawiane mięśnia na wysoki stopień napięcia, szczególnie podczas wydłużania mięśnia, generuje skuteczne warunki dla nowego wzrostu. Mięśnie, aby rosnąć, nie potrzebują tylko aktywności fizycznej. Bez odpowiedniego odżywiania, hormonów i odpoczynku twoje ciało nigdy nie będzie w stanie naprawić uszkodzonych włókien mięśniowych. Białka w diecie zachowują masę mięśniową, zapewniając budulec nowej tkanki w postaci aminokwasów. Odpowiednie spożycie białka wraz z naturalnie występującymi hormonami, takimi jak insulinopodobny czynnik wzrostu i testosteron, pomaga przenieść organizm do stanu, w którym tkanka jest naprawiana i usprawniana. Ten istotny proces naprawy występuje głównie podczas odpoczynku, szczególnie w nocy podczas snu. Wiek i płeć ma wpływ na ten mechanizm naprawy. Czynniki genetyczne odgrywają również rolę w zdolności do wzrostu mięśni. Niektórzy ludzie mają silniejsze reakcje immunologiczne na uszkodzenia mięśni i są w stanie lepiej przygotować i zastąpić uszkodzone włókna mięśniowe, co zwiększa ich potencjał w budowaniu mięśni. Ciało odpowiada na wymagania, jakie na nim stawiasz. Jeśli rozrywasz mięśnie, jesz dobrze, odpoczywasz i powtarzasz te czynności, stworzysz warunki, które sprawią, że twoje mięśnie będą tak duże i silne, jak to tylko możliwe. To już tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli wam się podobał film, koniecznie zostawcie kciuk w górę oraz zajrzyjcie na kanał Inżynieria Ciała. Do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro and poćwicz!